Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali Hurt i Detal.pl, wiadomości spożywcze.pl oraz agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Ja się nazywam Wojciech Szelonk jest ze mną pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and AgriHub w banku BNP Paribas. Dzień dobry Państwu. A gościem naszym i państwa jest pan Piotr Kulikowski, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Indykpol SA. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Indykpol to największa, w pełni zintegrowana pionowo spółka drobiarska specjalizująca się w hodowli, tuczu indyków, produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. W skład grupy wchodzą wytwórnia pasz, wylęgarnia piskląt indyczych, własne fermy hodowlane i tuczowe oraz zakład ubojowy przetwórczy, czyli Państwo mają wszystko, co jest potrzebne do takiej produkcji. I dysponujecie też czterema centrami dystrybucji, które umożliwiają dostarczenie pełnego asortymentu wyrobów do wszystkich regionów sprzedaży. E, żeby to wszystko osiągnąć, e, Państwo, Pan, musieli podejmować wiele ważnych decyzji. Które były najważniejsze, które wydarzenia zaważyły na tym, że Indykpol jest dziś taki, jaki jest. Biorąc pod uwagę, że pracuję w firmie już 20 kilka lat, to mogę śmiało powiedzieć, że w większości tych decyzji uczestniczyłem. Pierwszą, która była jeszcze zanim ja przyszedłem do firmy, była kluczowa decyzja, żeby z takiego zakładu. Nazwijmy to postkomunistycznego, który był wybudowany z bardzo wieloma błędami w, w, w latach 80. w latach takiego kryzysu ekonomicznego. W momencie, kiedy firma przeszła pełen proces prywatyzacji, może tu jako ciekawostkę powiem, że to była najdrożej sprywatyzowana firma drobiarska w Polsce. Ja pamiętam debiut giełdowy Indyk A to było kilka lat później, natomiast a. nietypowy proces prywatyzacji polegał na tym, że tam większość kapitału poszła do skarbu państwa, a nie na zasadzie zasilania y, 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 spółki. W każdym razie y, wtedy y, dyrekcja podjęła decyzję, że trzeba się w tym nowo powstającym rynku czymś wyróżnić i zainwestowała na kredyt kupiła maszyny do przetwórstwa i to była Indykpol był pierwszą firmą która zaoferowała takie szerokie spektrum przetworów indyczych a nie tylko mięso kolejnymi krokami w których ja już też miałem przyjemność uczestniczenia było konsekwentne budowanie tak zwanej integracji pionowej Pomimo tego, że, że startowaliśmy tylko jako rzeźnia i potem przetwórnia, to stopniowo zaczęliśmy dobudowywać segment ferm, chociażby i pieniądze na fermy poszły właśnie z wprowadzenia firmy na giełdę i pozyskania dzięki temu środków poprzez zakup Frednow, czyli bardzo dobrego, chociaż przeżywającego w tamtym czasie bardzo duże problemy, o środkach hodowli indyków, e, aż po budowanie własnej, własnej sieci e, centrów dystrybucyjnych, e, ich było w pewnym momencie bardzo dużo, natomiast e, to jest naturalne, że pojawiły się konflikty pomiędzy e, hurtownikami a naszymi centrami dystrybucyjnymi, e, które zaopatrywały też sklepy i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że te. Centra trzeba przekształcić w niezależne hurtownie i jakby wycofać się z tego segmentu, respektując to, że każdy powinien się zajmować tym, w czym jest dobry i że z hurtownicy lepiej rozwiążą problem dystrybucji naszych produktów niż my sami. Ostatnim, ostatnią inwestycją z tych wielkich inwestycji to była zakup mieszalni pasz, która z jednej strony ta inwestycja była bardzo ważna z punktu widzenia marżowości firmy, ale też istotna z punktu widzenia zapewnienia jakości w całym łańcuchu produkcji i możliwości takiego zagwarantowania i jakości, i, i pewnych cech produktów, które się tak naprawdę rodzą nie, nie na poziomie przetwórni czy rzeźni, ale właśnie na poziomie piskląd czy, czy paszy. A była jakaś stracona okazja, jakiś błąd? Teraz z, z punktu widzenia firmy, która tak dobrze się ma, to może pan się do niego po prostu przyznać? Yy, problem jest w tym, że takich błędów było pewnie bardzo dużo. Mhm. Ciężko powiedzieć, który z nich był największy. Na pewno za późno zainwestowaliśmy w pasze. To, to jest bez wątpienia jeden z takich błędów, który spowodował, że firma wytraciła w pewnym momencie impet. Pewnie w kategorii błędów jest podejmowanie przeze mnie niektórych decyzji o wdrażaniu nowych produktów. Ja y, zawsze uważałem, że trzeba y, jakby zaistnieć na rynku nie jako dobry kopista, tylko jako ktoś, kto wprowadza nowe produkty, nowe wartości. Ale z tym się zawsze wiąże ryzyko. I z tym się wiąże ryzyko i to ryzyko jest wielowymiarowe. W kilku przypadkach my mm, wyprzedziliśmy rynek, czyli wprowadziliśmy produkt zanim rynek był na niego gotowy. I i to niestety, pomimo tego, że czasem zdobywaliśmy za te produkty nagrody, często, często yy, yy, chodziłem w aurze yy, człowieka, który yy, no, po, yy, mówi, popatrzcie, Pols znowu wszedł z takim fajnym produktem. Niestety te produkty w momencie, kiedy wyprzedzały gotowość rynku, yy, no, s, yy, s, yy, kończyły. Ee, źle, czyli wielka sztuka jest y, wprowadzić fajny, nowoczesny produkt, ale w tym dobrym momencie. Y, Timing, jak tak. to mówią. Tak. Taki los pionierów. No. Panie prezesie, przy tej okazji dzisiejszego wywiadu nie, nie, no, nie, nie, nie można Pana nie zapytać o komentarz dotyczący pandemii. No i tu wiemy o tym, że mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym zamknięciem kanału Choreka, w szczególności jest to istotne dla branży, w której pan działa. To po, Mieliśmy ograniczenia w eksporcie, który jest tak istotny dla naszej produkcji drobiowej, wynikający z grypy ptaków. W konsekwencji mieliśmy do czynienia z pozrywanymi łańcuchami dostaw i ogromną fluktuacją popytu na, na mięso drobiowe. I to były chyba te największe czynniki, które najbardziej wpłynęły przez ostatnie umownie dwa lata na, na branżę drobiarską. I jeżeli mówiliśmy, mówimy o tej fluktuacji cen żywca, ona w konsekwencji doprowadza do okresowych ograniczeń w produkcji żywca. No i te silne wahania były również widoczne na poziomie indyków. I tak jak popatrzymy na wstawienia w grudniu zeszłego roku 2021, widzimy, że one były na poziomie 2,1 2, milionów piskląt. I to były najniższe od 8 lat. Jak Pan ocenia tą sytuację? No i oczywiście, jak ona wpływa na Pana, na pana firmę? No, no właśnie, cała ta epidemia COVID Miała wielowymiarowe oddziaływanie na, na firmy z branży drobiarskiej, a szczególnie na firmy z, te z segmentu indyczego. I tu, i tak jak dzisiaj, patrzę z perspektywy, no, można powiedzieć, że równo dwóch lat, tak? bo to w marcu 2020 roku po po Kilku latach bardzo dobrej prosperity dla e, indyka. Rok 19 był doskonały dla, dla producentów indyka. Koniec 19 roku, grudzień 2019 roku pojawia się kol, y, y, ognisko ptasiej grypy w Polsce i y, y, wiąże się to z tym, że y, y, są zamykane y, możliwość eksportu do krajów trzecich dla indykpolu. to to było y, duży problem, dlatego że jako de facto jedyna firma z Europy eksportowaliśmy Indyka do, Stanu, do, do Chin. przepraszam. Stany jeszcze wtedy nie, nie wywalczyły sobie możliwości powrotu, czyli tak naprawdę tylko my i jedna firma... Y, z Ameryki Południowej dostarczaliśmy mięso indycze do Chin, więc no, tam mieliśmy marżowość bardzo fajną. I pamiętam, jak z Nart wróciłem po sylwestrze w 2020 roku. Patrzę na dane i cały czas to wyglądało całkiem nieźle. Pierwszy kwartał 20 roku dla branży indyczej był cały czas dobry, pomimo tego, że ptasia grypa nam zablokowała możliwości eksportu. No i nadszedł y, marzec, na, na, nadeszła pandemia i y, z jednej strony my wtedy bardzo szybko powołaliśmy taki sztab kryzysowy, który przede wszystkim był zajęty tym, co zrobić, żeby utrzymać produkcję. Y, produkcja indyka w ogóle w Polsce była wtedy rozpędzona do ekstremalnych wielkości, czyli wstawienia były po 4,5 miliona, 4,600, 4,700 miliona sztuk na miesiąc. Czyli to w konfrontacji do tego, o czym Pan mówi, 2 ,100 miliony 100 w tym najgorszym miesiącu, to to pokazuje, że to praktycznie 50% i ten żywiec był na fermach, on rósł i to wiadomo, że w branży indyczej y, my działamy z takim... Minimum pięciomiesięcznym okresem y, wyprzedzenia, czyli jak jest już piskle w wylęgarni w aparacie, y, to, to to już można powiedzieć, że karty są już rozdane. Więc y, za pięć miesięcy y, w przypadku Indora będziemy ten żywiec ściągali do, do zakładu. Y, Pomimo tego, że właśnie dzisiaj się staje jakiś kataklizm, który powoduje, że my nawet wcale byśmy tego żywca nie chcieli, no ale to już, już, jest, już jest po decyzji. I teraz, wracając, więc tak, początkowo to były dyskusje, co zrobić, żeby, żeby utrzymać w ogóle produkcję, czyli żeby zakład z powodu licznych przypadków wirusa wśród pracowników nie został zamknięty. Ja z racji wykształcenia i, i z racji świadomości ludzie w branży drobiarskiej mają świadomość zagrożenia z, y, mikroorganizmami, czy, czy chociażby ptasia grypa, czy salmonella. Więc, no, my wprowadziliśmy, można wręcz powiedzieć, że taki terror, dyscy, dyscyplinę bardzo dużą. I w najgorszym momencie pandemii na tysiąc pracowników mieliśmy zaledwie 40 chorych. Więc, więc to uważam, że tu taki pełen szacunek dla, dla pracowników IndykPolu, że jakby uwierzyli w, w całą tą naszą narrację, że mamy na to jakiś wpływ, że zachowując bardzo dużą dyscyplinę, możemy tym troszkę chociaż zarządzać. Ale przypominam, że w tamtym czasie, y, potem przez kolejne wiele miesięcy, było bardzo dużo rzeźni, na przykład w Niemczech, całkowicie zamkniętych. Z zamknięta na trzy tygodnie rzeźnia w przypadku indyka, to, to są gigantyczne opóźnienia potem, bo ten żywiec na fermach stoi, co z nim zrobić, on wymaga karmienia itd. itd. Zaczęły być wtedy też duże kłopoty ze sprzedażą y, mięsa. I ku naszemu można powiedzieć, że zdumieniu okazało się bardzo szybko, że całkiem nieźle sobie w tym kryzysie radzi kurczak, czyli producenci kurczaka, natomiast bardzo słabo z cenami, z popytem jest w branży indyczej. Dzisiaj z perspektywy tych dwóch lat, no to oczywiście wszyscy już jesteśmy trochę mądrzejsi. I te dwa lata nam pokazały, jak, jaka jest specyfika konsumpcji mięsa indyczego versus kurczaka. Że kurczak jest takim oswojonym mięsem, oswojonym przez gospodynię mięsem, które w momencie, kiedy pani domu lub pan domu, który akurat gotuje, zostaje w tym domu, nie, nie jedzie do pracy, nie jedzie na wakacje itd., to każdy z nas wie, że jak kupi tego fileta z kurczaka czy nóżki z kurczaka w sklepie, to wie, co z tym zrobić. Natomiast indyk, z jednym wyjątkiem mięsa mielonego z indyka, który jest takim samym mięsem mielonym jak każde inne, tylko oczywiście zdrowszym, ludzie się boją to kupować, że im się nie uda w domu zrobić z tego dobre, niesuchą potrawę. To pokazało, jak że ta konsumpcja indyka tak naprawdę się odbywa w, w tym, co wszyscy nazywamy choreką. Czyli to jest danie na wesela, na, do kantyn firmowych, do hoteli, do restauracji. W momencie, kiedy te wszystkie mm, y, kanały dotarcia do konsumenta z naszym produktem zostały de facto zamknięte, to się okazało, że jest bardzo duża nadwyżka indyka. No i tak naprawdę do można powiedzieć, że w początku stycznia koniunktura na mięso indycze była bardzo zła, co też spowodowało, że bardzo wielu hodowców z indyka przeniosło się na kurczaka, dlatego że ten kryzys w branży indyczej został podzielony pomiędzy rzeźniami a hodowcami, czyli nie będę ukrywał, że... Te straty, które przez dwa lata my jako branża ponosiliśmy, ta, ta, ta branża indycza, to w tym zarówno rzeźni, ale też i hodowcy partycypowali i to był bardzo trudny dla nas wszystkich okres. A jak w tej chwili wygląda kwestia eksportu po tych e, dwóch latach doświadczeń z pandemią? E, pod względem wolumenu, Polska jest największym producentem. E, Eksporterem unijnym mięsa drobiowego. Blisko 80% tego asortymentu znajduje nabywców w innych krajach Unii Europejskiej. Mieliśmy taką sytuację właśnie w 2021 roku. Po raz pierwszy był spadek wolumenu sprzedaży mięsa drobiowego. Tutaj w notatkach widzę, że 2% rok do roku, czyli na minusie, ale przy jednoczesnym wzroście wartości tego eksportu. Czy ta sytuacja trwa? Spadek wolumenu przy wzroście wartości, czy, czy jest już inaczej. No, jak sobie generalnie indyk radzi z eksportem? Generalnie ja tu y, y, proszę mi wybaczyć, że ja dosyć dużo mówię o indyku, pomimo tego, że z, y, normalnie mówi się drób. Większość ludzi jak słyszy drób, to myśli, że to jest tylko kurczak. Ja przypomnę, że my. W Polsce więcej jemy mięsa indyczego niż wołowego, niż wołowiny. Tu jesteśmy ewenementem w skali i światowej. Jest pan prezesem spółki, z, y, która się nazywa Indyk ze słowem indyk w nazwie, więc, więc nie spodziewamy się innego. Troszkę indyku. jestem usprawiedliwiony. Y, bardzo y, różnie wyglądała sytuacja, tak jak już wcześniej wspomniałem, między, y, w, między tym segmentem kurczęcym a segmentem in, indyczym. I nasze produkty z jednej strony paradoksalnie jesteśmy bardziej uzależnieni od koniunktury w wieprzowinie niż od koniunktury w kurczaku, dlatego że całe nasze mięso czerwone jest, konkuruje tak naprawdę z mięsem wieprzowym i w przetwórstwie i. I chociażby w recepturach tych dań domowych, i tak dalej, to gulasz z uda indyczego jest doskonały i on może walczyć z gulaszem wieprzowym, wołowym. Natomiast no nie oszukujmy się, gulasz z kurczaka już takim dobrym nie jest. Jak monitorujemy, po ile będziemy sprzedawali tak zwane mięso czerwone z indyka, to patrzymy na sytuację w branży wieprzowej. W całej Europie wstawienia piskląt indyczych były mniejsze. Największy spadek nastąpił w Polsce, ale dzięki Bogu, też w innych krajach europejskich nastąpił może nie tak spektakularnie, jak w Polsce, ale spadek, spadek wstawień tych piskląt indyczych. Czyli wiadomo było, że będzie żywca indyczego mniej. Na to niestety Włochom się przydarzyło nieszczęście z ptasią grypą, więc u nich jeszcze był, no, dramatycznie też spadła produkcja indyka i niestety dla nas koniunkturalnie było bardzo dużym problemem duże nadwyżki, które się pojawiły wieprzowiny na rynku europejskim i one wynikały tak naprawdę do pewnego stopnia z eksportem wieprzowiny na, do krajów azjatyckich. I ze stopniowym wykluczeniem najpierw z tego eksportu Niemiec, gdzie pewno panowie o tym słyszeli, że bardzo dużo tej nadwyżkowej wieprzowiny z Niemiec trafiło na, na rynek polski po bardzo niskich cenach, poniżej kosztu produkcji. Potem mieliśmy pod koniec tamtego roku podobną trochę sytuację z Hiszpanią. I teraz się te rezerwy tego mięsa, które. Yy, pojawiło na rynku europejskim nadwyżki, bo nie zostało wyeksportowane do krajów trzecich. Skończyły się. No i jeżeli nałożymy na to jeszcze bardzo niskie wstawienia piskląt indyczych, to było wiadomo, że prędzej czy później nastąpi ta winda w górę cenowa. I oczywiście my na to możemy nałożyć inflację i tak dalej. Natomiast no niestety brutalne prawa rynku są takie, że w momencie kiedy jest nadwyżka towaru względem popytu, to nawet jeżeli producent ma uczciwe argumenty, że ponosi straty, ponosi wyższe koszty, to uwierzcie mi panowie, to do kupców w sieciach to nie trafia. Do nich tak naprawdę trafia tylko jeden argument. Jak nie zaakceptujesz wyższej ceny, to, to po prostu będziesz miał półkę pustą. Jeżeli ten sam argument usłyszy nie tylko ze strony firmy X, ale również Y i Z, no to wtedy jest skłonny do posłuchania, dlaczego wy chcecie podnieść cenę my przez dwa lata jako branża no, krwawiliśmy bardzo mm. i y i wtedy żadne argumenty o rosnących tam stopniowo cenach pasz, o rosnących kosztach robocizny, o rosnącej cenie energii, bo przecież nie oszukujmy się, ta eksplozja kosztów nastąpiła teraz. Natomiast te koszty nam już systematycznie rosły i rok wcześniej. To, to nie jest tak, że w tamtym roku, w roku 2021 była deflacja i, i dopiero teraz tylko teraz nastąpiło gwałtowne jej wybicie. Więc nie ukrywam, że my przez te dwa lata byliśmy, szczególnie przez tych dużych kupców w dużych organizacjach handlowych, no mocno przeczołgani. Teraz sytuacja się o tyle zmieniła, że, że po prostu tego mięsa brakuje. Brakuje go w skali europejskiej. W tym momencie ja mogę całość swojej produkcji, mówiąc wprost, wyeksportować. Oczywiście ta produkcja też jest mniejsza niż była dwa lata temu dlatego, że wszyscy w branży ograniczyliśmy produkcję. No i skutek jest taki, że dzisiaj udaje nam się podnieść ceny y, y, również na rynku polskim. I tu muszę przyznać, że hurt, hurtownicy, tak zwany kanał tradycyjny, był dużo bardziej empatyczny w stosunku do naszych potrzeb, niż ten tak zwany kanał nowoczesny. Tam jednak było widać, że, że no, ci ludzie rozumieją, że, że przez dłuższy czas nie można dokładać i że te relacje trzeba budować. Ja, no, może tu tak trochę przebrzmiewa taki ton frustracji z mojej strony, ale naprawdę te dwa lata były dla nas bardzo ciężkie, dla naszych hodowców były bardzo ciężkie i ja dzisiaj nie mam żadnych skrupułów. W, Podnoszeniu cen, szczególnie dla kanału nowoczesnego, I, i, i wręcz to mówię moim handlowcom, którzy tak próbują bronić, mówią szefie, ale no to my wyjdziemy z tego kanału, to potem nie wrócimy. Yy, ja powtarzam jedno: my mamy zobowiązanie wobec konsumenta, ale mam, ja mam też zobowiązanie wobec moich dostawców, ja mam też zobowiązanie wobec moich pracowników. Jak ja słyszałem, z dumą deklaracje dużych organizacji handlowych. Podnieśliśmy naszym pracownikom pensję o 10%. Ja miałem delegację swoich związków zawodowych i, i co ja im miałem powiedzieć? Nie. Posłuchajcie, nas nie stać na więcej niż 2%, bo po prostu utracimy zdolność płatniczą i, i to będzie koniec firmy. I i ta sama firma, która z dumą mówiła, że stać ich na, na podniesienie płac dla swoich pracowników, nie rozumiała, że moi pracownicy to są ich klienci. To, to oni kupują w tych bez, bez mówienia o nazwach, to oni tam robią zakupy, jak kończą u mnie pracować. Więc niestety wtedy te argumenty nie trafiały. Także dzisiaj strasznie naokoło w stosunku do tego pana pytania, panie redaktorze, wyszedłem. Ja o nim pamiętam, wrócimy za sekundkę. Ale, ale to jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Ale z, dlatego, dlatego dzisiaj teoretycznie moglibyśmy wyeksportować przez najbliższy rok, myślę, że wszystko, co wyprodukujemy. My oczywiście zostawiamy, dzielimy tą naszą produkcję na... 60% na eksport, 40% na kraj. Natomiast no to jest taki czas, gdzie my musimy, że tak powiem, odbudować naszą pozycję finansową po to, żeby móc inwestować w nowe produkty, w automaty i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko, co jest potrzebne dla rozwoju firmy.